Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 4.0. Ranking już powyżej 2400 na ten moment. Mam nadzieję, że będzie tylko rósł. Bardzo trudne już partie przede mną. Czekam na ruch przeciwnika. Zapraszam serdecznie do rozgrywki. Moi drodzy widzowie, przypominam, że aktualnie trwa sprzedaż kursu Szachowe Fundamenty. Więcej szczegółów zapraszam do komentarza przypiętego, tam będzie strona szachuś.pl, można wszystko sobie poczytać. To jest kompletny program dla szachistów, którzy marzą o trzeciej czy drugiej kategorii. C4, no i dobra, zobaczymy. G6, przeciwnik ma 22 tysiące partii, więc całą masę rozegranych gier. Skoczek C3, goniec G7, no i po prostu E4. Żadnej filozofii wielkiej tutaj nie będziemy urządzać. Gramy teorię D6. A może zagramy system Auerbacha, dawno go nie grałem, czyli goniec E2, goniec G5. I ja sobie zdaję sprawę, że przeciwnik tutaj na pewno pułapkę zna. Pułapka będzie polegała na tym, że po roszadzie, co raczej nastąpi, zagramy goniec G5. Jeżeli E5, no to zdobywamy pionkę, bo tam się wszystko do końca bije. Ja to już powtarzałem dziesiątki razy, tak mi się wydaje na moim kanale, ale nie zaszkodzi powtórzyć, jak ktoś jest tutaj pierwszy raz. W każdym razie, goniec G5. Częściej gra się tu C5, gra się H6. Skoczek D7 to rzadkość. I powiem szczerze, spotykam się pierwszy raz z tym ruchem. Zagramy hetman D2, żeby goniec trzymał pole H6. C5 będzie grał? No może. No to D5. Ten skoczek pewnie tędy będzie chciał przejść, tak mi się wydaje. No skoczek E5 nie wygląda chyba za wspaniale, chociaż wtedy dostanie ruch F4 przeciwnik. B5 jest kombinowane, no trzeba zagrać tak. Jeżeli hetman zagra A5, żeby dojść do ruchu B5 na przykład, żeby próbować tutaj działać na związaniach, no to wtedy wieża A3, która będzie broniona fajnie przez pionka i asekuracja przy okazji skoczka. Takie ruchy można zagrać. A, przepraszam najmocniej, po tym ruchu jest po prostu strzał tu. Co? To mnie zaskoczył. Albo to przeoczył, albo świadomie to zagrał, bo wieża E8, ja zbijam kolejnego pionka, on może wprawdzie tutaj trzasnąć, ale ja biję hetmanem tu. Ten pionek za T2 to jest przewaga moja. Nie, no zaraz. O co tu biega? No bije na E7. Możliwe też, że on tu wieżę zostawi, ale nie, no wieża E8 musi zagrać raczej. No i na D6 kolejny pionek wzięty. Jak tego zbije, no to straci fantastycznego gońca. Ja nawet mogę pionkiem odbić. Wow. No powiem wam szczerze. Ja to oleję. Kompletnie to zostawię. Nie będę bił kolejnych pionków, tylko wzmocnię tutaj centrum. Zagram F3. Tak po prostu. Zagram F3. Dwa pionki wzięte. Gość ma 2400 prawie. Czy on to podstawił? No i tego się nie dowiem. Wydaje mi się, że tak. Bo nie widzę tutaj jakiejś rekompensaty dla niego. Ja to sobie w ogóle olewam te pionki. Szkoda mi na nie czasu. Mój plan to jest zagranie tak i tak. Kolejny pionek do wzięcia. Tyle, że jak wezmę tego, to on mi zagra B4, ale mogę zagrać tu. On mi weźmie tu, ja tu. Chwila, tu, tu. Wezmę tego. On zbije, skoczek będzie musiał odejść. Będę miał strasznie dużo pionków. Tylko pytanie, czy ja chcę to zrobić. A może w ogóle tak walnąć? Walnę tutaj jednak, bo stępem zbije tu i skoczek wejdzie na E2. W sumie to po tym biciu ja mogę też zbić skoczkiem i spróbować wymienić hetmany. Wymienią się hetmany, mogę stracić tego pionka, wieża A2. Też będzie miało jakiś sens, bo tam jeszcze widełki grożą, strasznie dużo gróźb jest. Według mnie jest to przegrana czarnych. Oczywiście ja tak to tylko oceniam, ale co tutaj będzie, to zobaczymy. No i teraz tak, rozważmy bicie gońcem, on zagra tu i już mi będzie trochę napierał. Raczej skoczkiem. Skoczkiem bicie tutaj, tutaj. Wymiana hetmanów jest interesująca. Ja mogę sobie pozwolić na oddanie pionków troszeczkę. Tak zrobimy. Skoczek zbija, tak zrobimy. Wymiana hetmanów jak najbardziej. No i wieża A2. Oczywiście skoczek może zbić, próbować bronić, ale raczej on odejdzie. Możliwe, że mam ruch A5. Też skoczek C7. Tutaj, tutaj, stępem i tu.
Dobra, grozi potem szach tutaj. Taki strzał. Nie, no tak muszę zagrać, jest to wygrana. Ja nie widzę tutaj dla niego żadnych możliwości. Jeden szach też nic nie daje. Z uwagi na król C2. Zawsze tam podpieram. Znaczy jest związanie. Skoczek G1 w ogóle nie został wyprowadzony. Mega arcy. Już chciałem coś powiedzieć. Znaczy dla mnie ciekawa partia. Słuchajcie, koniec! Poddał partię! Akceptuj, jedziemy dalej. Oczywiście, że chcę rewanż, jak najbardziej. Posunięcie E4. Co zagrać? Zagrajmy C5. Skoczek na C3, skoczek C6. Prawdopodobnie przez F4, tak przypuszczam, lub przez G3 będzie grał, jeżeli tak zagrywa. Może oczywiście zagrać skoczkiem na F3, jak najbardziej. Goniec na B5. No to tutaj to skoczek D4. Okej, jest taki wariant, że tutaj się dodaje tego gońca. Jest to dosyć kuszące. Zastanawiam się, czy nie zbić skoczka. On zbije, zagrać A6, on tak, ja E6. On pewnie A4, bo grozi B5, jakiś tutaj ruch. Wiecie co, zawsze zbijałem tego gońca. Zawsze. Zawsze. On mi przeszkadzał, ale tym razem zbiję inaczej. Zbiję skoczka, bo skoczki w sycylijskiej, one mają swoją moc pewną. Zagramy A6. On odejdzie tu zapewne, to jest nieuniknione. I E6. No E6 koniecznie, bo mata nie chcemy. A4, to było do przewidzenia. I chyba D6 po prostu. I sobie gramy dalej w szachy normalnie. Zastanawiam się, czy tu nie ma jeszcze jakichś opcji dobrych, ale mi się wydaje, że D6. D6 po prostu, żeby nie było E5. Wyprowadzę skoczka gońca. Tyle. Hetman na F3, czy stoi dobrze? Może na G3 będzie stał lepiej. No skoczek wychodzi. Hetman G3 na jego miejscu bym zagrał. To wtedy chyba H5 go poczęstuje. On może H4, a nie, zagrał inaczej. No dobra, no to goniec E7, tak jak w sycylijskiej. Ten goniec na razie jest uwięziony, można tak powiedzieć. Z tym gońcem muszę zrobić porządek, ale przed tym chcę zrobić roszadę. No taka typowa sycylijska. Faktycznie tam podstawił te E7, nie? Tam się posypało w tamtej partii. Jeszcze myślę troszkę o tamtej partii, ale tutaj już wydaje mi się, że tam podstawił, a tutaj już mamy nową grę, więc trzeba się skupić. Okej, okay. Hetman G3, ja zrobię roszadę, on zagra mi gońcem i skoczek E8 to się trzyma, więc robię roszadę, nie boimy się absolutnie. Też z doświadczenia wiem, że ten skoczek E8 jest spoko, tutaj fajnie się broni, to groźnie może tylko wyglądać, nie musimy się tego obawiać absolutnie. Bardziej F4 przeciwnik może kombinować. Tak, bardziej F4 może kombinować i tego bardziej bym się chyba obawiał. F4, G6, tutaj strzał, strzał, strzał. Nie, strzał nie mogę, bo do końca zbiję przecież. No tu skoczek E8, teraz F4. A to ja odchodzę. Odejdę, goniec będzie musiał pójść tu. Odejdę, goniec będzie musiał pójść tu. H6, on wymieni, wymieni. Dobra. Według mnie wygląda dobrze. Chyba, że tu jeszcze się skuszę o bicie, ale nie, no otworzy się wieża, będzie stał dobrze. F6 jeszcze widzę, ale F6 jest kiepskie raczej. Możliwe, że tak trzeba zagrać. Bez żadnego H6. Możliwe, że po prostu wyprowadzimy gońca, żeby połączyć tutaj wieżę. Goniec zawsze na C6 będzie miał opcję, albo B5 będzie opcja, jak skoczek na przykład odejdzie. Takie rzeczy będziemy sobie robić. E5 nie działa, bo D5. F5 nie można teraz, bo jest bicie, więc on musi raczej zbić, jeżeli chce grać agresywnie tutaj na skrzydle. Ale ta defensywa tutaj jest bardzo w porządku, według mnie. Tak czuję, uważam, że jest w porządku. Jeszcze. Po wybiciu F5, taki ruch bardzo się chce zagrać, ale skoczek mi włazi. F5 będzie, skoczek mi włazi, to chyba trzeba tak. Chociaż z drugiej strony myślę o skoczku. Skoczek dobrze reaguje. F4, F5 znaczy poszło. Skoczek F6, chyba muszę tak zagrać w miarę normalnie. Zagra mi tu. Tylko za bardzo nie chcę. Nie, no skoczek F6, trzeba poprawić figurę. Muszę tę figurę poprawić, bo będą stały pokracznie i nic z tym dobrego nie zrobię. Poza tym D5 kontroluje i już jakieś tam E5, może nie to, że grozi, ale jest opcja właśnie
albo nawet wybicie też wchodzi w grę w sumie, tylko że tam się otworzy linia, to też nie do końca chyba. Ewentualnie jakąś kontrę mogę złapać tutaj, jeżeli odejdzie skoczek. Może nawet tak zagrać, zobaczymy. Znaczy pozycja jest taka, myślę, że jest jaka jest. Nie wiem, jak ją określić nawet. Możliwe, że białe mają lepiej trochę. Tak, ten ruch widziałem. No to muszę zbić. Aha, nie mogę odbić goń, nie mogę odbić tu pionkiem. To liczyłem z daleka, ale nie mogę odbić. A będę mógł tak zagrać? Będę mógł tak zagrać. Tak. Ty mi zagrasz tu. Ja zagram tu. Ty mi zagrasz tak i ja zagram ci tak. Hop. Bo jeżeli odejdzie tu albo tu, to ja strzelam tutaj. On tu. Ja hetmanem. A, nawet lepiej zagrał. Ok. Bo jak zagram tutaj, to on. Może też tak w sumie. A, ok. Strzałek nie ma. Możliwe, że tutaj coś pokiełbasiłem, ale jeszcze o takim ruchu nie. No tutaj trzeba chyba zagrać. H3 będzie na pewno. I co? Tutaj, tutaj, tutaj? Aż tak poświęcić? Wiecie co? No nie wiem, no muszę tak zagrać. Zaraz pomyślę po tym ruchu. Możliwe, że zbije. On mi zbije, to jest dosyć ryzykowne. Tutaj bicie G3 będzie bardzo niebezpieczne. Jeszcze raz, H3. No bo G3 jak zagram, to odejdę i tutaj wymiana, stracę pionka, ale coś tam się otworzy, jakaś tam linia. Dosyć intuicyjnie również, wieża wejdzie. Dobrze, że król zszedł z G8. Tak, no jest H3. No i teraz trzeba się zastanowić, czy tutaj, bo jeżeli odejdę skoczkiem, to on mi strzeli tu. Ja po prostu tu. A, chwila, bo jak odejdę skoczkiem, to też ma sens, bo on może tak, ja wtedy tutaj. Tylko czy będzie on miał jakieś dobre odejście? No właśnie, bo jak nie chcę ryzykować, to odejść skoczkiem raczej trzeba. Bicie tutaj, bicie tu, bicie tu. Czy on ma jakieś dobre opcje? Wieża F4 ewentualnie. Ale wtedy mam fajny ruch F5, tam naprawdę mogę sobie. Wiecie co, pójdę w to ryzyko. Pójdę w to. Ja w to pójdę. To jest moja natura. Trzeba w to wejść. Kto nie ryzykuje, nie pije słodkiego szampana. Moi drodzy, no spróbuję tak zagrać, bo tak intuicja mi podpowiada, że tak trzeba. Dwa pionki za figurę z jakimś tam atakiem. Oczywiście te pionki są różne. Goniec zawsze w gotowości, tam coś może, chociaż tu jest blokada zawsze. Wieża wchodzi. Ha, tutaj jest strzałka na F7. Może być, ale to chyba nie jest jakieś tam groźne dla mnie, mi się wydaje, bo G3 jest bardzo niebezpieczne i tam królowi może być bardzo ciasno. Według mnie jest ok. On może tak zagrać, a wtedy strzał. On się zasłoni, jak gdzieś tutaj odejdę, potem tu. Dużo pionków. Dobra, ten ruch widziałem z daleka też, znaczy tak, no powiedzmy. Czy zagrać tu, czy zagrać mu F5? Bo F5 wygląda bardzo solidnie. Wydaje mi się, że wieżę trzeba wprowadzić. Wieżę trzeba wprowadzić. Kolejna figura do gry, bo on i tak hetman F4 zagra, dokładnie. Tam on nie może. Trzyma się to dobrze. Chyba F5 trzeba. Skoczek wejdzie, coś mi narobi, nie wiem. Dobrze, gramy F5. Podciągnąć trzeba pionka. Wiadomo, mata nie ma. G3 może być niedobre dla niego według mnie, bo odsłoni tutaj dużo przestrzeni. Znaczy, no, diagonale odsłoni, ale może konkrety wchodzą, więc też na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy. No, wieża A1 się narzuca, ale może być fajne bicie. On to widzi. Chodzi o to tak, że skoczek strzela w pustą przestrzeń, że goniec strzela w pustą przestrzeń. Jak tu wzmocnić dalej grę? Tak, chyba G5, ale on wtedy zagra tak. Odkryje króla. Te pionki mogą być też ciekawe, ale jak wymienię hetmany, to nie będzie dobrze. No tak, on hetmanem dobrze stanął generalnie, bo nie mogę G3. Ja sobie z tego zdawałem sprawę, że to nie będzie takie proste. Ale przynajmniej jest ciekawe. Dobra, ten skoczek będzie coś kombinował. Możliwe, że tu trzeba zagrać. Nawet się nie zastanawiać za długo. Chyba tak. Celować w tę stronę. Jeżeli skoczek pójdzie tutaj, zaplanowałem sobie bicie tak na szybko, ale już liczę, czy to działa. Bicie, bicie, bicie. G3. Tu jest strzał. Wtedy tak i z szachem. Dobra, bo tu trzeba na maty uważać. Czyli tak. Tutaj, 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 tutaj.
I chyba wygrana, bo już wtedy wieża mniej. Na przykład odejście, strzał, tu. No tak, tu. Raczej wygrana, jeżeli skoczek E3 zagra. Ważne dla mnie jest też to. Zagrał G3 jednak. Zagrał ten ruch. Zastanawiam się teraz głośno, czy nawet tak nie zagrać. Skoczek pójdzie tutaj. Wtedy G5. Hetman tu. F4. Wiecie co? Tak zrobimy, bo jak zagram tu, on wieża F2 i tu mi strzeli. A tego ruchu na pewno się nie spodziewał. Znaczy nie, no, mógł się spodziewać oczywiście, ale zakładam, że to jest dobry ruch. Bezpośrednio atakuje. Ale zaraz, no, to ja teraz tutaj będę pionkami napierać. Król się nie odkrywa. Muszę grać G5. Nie mam innego wyjścia i potem F4. Skoczek może się zasłonić, ale go zawsze strzelę tam w papkę. Figury na ósmej linii, więc F4 jakieś tam bicia wchodzą w grę, bo się wszystko broni dobrze. No to już jest, no tak, to już jest bardzo agresywna gra. Z mojej strony ryzykowna na pewno, z jednej strony tak. No Hetman F2, nie ma wyjścia na pewno tutaj. Chociaż może Hetman D2 przeciwnik myśli. To wtedy nie wiem, czy F4 nie zadziała, czy nie zagram czegoś innego. A, no właśnie, Hetman D2 zostało zagrane, ale tak. Tak, on zbije. I ja wtedy pójdę tutaj. Grozi tam jak już praktycznie mat, ale nie, on się zasłoni skoczkiem. Bicie, tam będą bardzo groźne. Hetman H2. Może to i działa, albo i nie działa. Hetman F6 z groźbą. Taką. Może być w sumie. Lecimy na niego, słuchajcie. Niech się boi. Bo te pionki są groźne, tylko już puściłem pole E4, to jest też minus jakiś tam, ale jeszcze on nie może go chyba wykorzystać. F4 wydaje mi się, że jest w porządku. On może zagrać też wieżą, tak? Po prostu na to nie reagować. To też jest jedna z opcji. Będzie trzeba to pewnie wybić wtedy i zagrać jakiś hetman F6, po prostu przytrzymać grę. Skoczek zawsze tutaj groźny. On musi też liczyć. F4. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Poza tym taki ruch i tam mogę się na G2 fajnie zagnieździć. Bicie prawdopodobnie. No tak, bo jak się atakuje, to jest jedyna chyba droga, żeby atakować sensownie przeciwnika. Nie widzę innej lepszej. Skoczek E2 zagrał. Co? Naprawdę? Wydaje mi się, że to jest ruch do luftu. Hetman D6, Hetman H6 z podparciem tu. Hetman D6, on zbije, ja tutaj grozi, tam praktycznie mat. Jeżeli on skoczkiem, ja będę stał tu hetmanem, to strzał. On tu i tam wymiana, dobra, to wygląda dobrze. Hetman D6 z groźbami. Albo F3. F3 będzie chyba za słabe. Tak, można spróbować. Dobra, hetman D6. A jejku, szach przecież przeoczyłem. Dobra, ale tu nie ma tragedii chyba. Bo jeżeli szach, to wieża F6. Wisi skoczek. No właśnie. Wieża F6. Kurczę, przeoczyłem to. No muszę wieżą F6 zagrać. Grozi wzięcie skoczka. On nie może tu, bo zbijam. On nie może potem tu, bo tam dostaje mata. Więc on musi wieżą na pewno zagrać teraz. Aj, przeoczyłem to strasznie źle. Mój król ma problem, no właśnie. Ale może B? Tak i tak. B5, bicie i tu. I król i hetman zejdzie z tej diagonali. Jest na to nadzieja. Co? Ocie cholipka. Chyba dobrze zagrał tutaj. Aha, bazujemy na związaniach. Muszę chyba to zbić. Tak? Wieża E5 mnie ratuje? Wieża E5 wydaje się chyba dobre.
Aha. Jeszcze jest opcja wieża F1. Nie mogę zbić, bo biję tym. Kurczę, Felek. Naprawdę przegram tę partię? Wieża E2 chyba jeszcze jest. Jak on mi bije tu, ja zbijam tu i tam szach, tu. Aha. Goniec będzie do zbicia. Ale zaraz, mogę chyba goniec F3 zagrać. Tak, goniec F3 mnie ratuje jeszcze. Ła. Ale ruch udało się znaleźć. Ale się udało znaleźć ruch, dobrze. Dobrze, Krzysztof. No tak, tego nie przeliczyłem, ale no, figury zadziałały. Wybiłem skoczka, dlatego że wyrównałem materiał i nie ma potrzeby takiej, żeby przeciwnika mocno atakować. Nie mogę zbić cały czas. Z tego muszę się wyplątać. Tylko to nie będzie takie proste. Przynajmniej on nie może zbić tu, bo ja tu. Czy on coś tu lepszego może zagrać? Tak. Chyba nie. Muszę królem szybko przewędrować. Tutaj to. Nie, no goniec dobrze zasłonił. Według mnie wieża jest teraz wyłączona z gry kompletnie. No tak. Ciężkie figury w centrum stoją. Dobrze chyba to wygląda. W ogóle taki ruch jest ciekawy, jak on zbije, mam strzałę tam. Wieża F5 jest, ale ruch chyba dobry znalazłem. Tak. To jest dobre posunięcie. A czy ja nie mogłem zagrać tego ruchu wcześniej? Tutaj? Może i mogłem, tylko. To związanie mi się nie podobało. No dobra, już poszło. Możliwe, że mogłem. Bo w tym ruchu będzie po prostu konkretna groźba bicia. Wieża F5. Na związaniach bazujemy. Ależ tych związań mnóstwo. Dobra, poszło bicie. Muszę to odbić. Aha, czyli on chce wymienić mi to wszystko z szachem. Nie no, remis to nie. Na remis się nie zgadzam. Tam pionek niby wisi. Chyba muszę królem zagrać. Chyba muszę królem zagrać najpierw. Tak, król musi wyjść od gróźb szachowych. A tutaj będzie miał problem przeciwnik, mam nadzieję. Tak, żeby tu bronić, atakować na G3. I może tak nawet zagrać. Aha, on zagra tutaj. Może tak w sumie uciec. To też jest jakieś rozwiązanie, żeby otworzyć hetmana do króla. I co, po tym ruchu zasłonisz się? Nie zasłonisz się. Ale tu się trzyma. Czasu robi się mało. Tutaj to mi strzeli tu. Tutaj. Może tak, tu szacha jakiegoś dostanę, może być niebezpiecznie. O tak, bo możesz mi szachować wszędzie. Tak, to tutaj dostanę niebezpiecznego szacha. Muszę bardzo uważać. Nie jest to jeszcze takie oczywiste, jak widać. Dobra, B6, najwyżej tego skoszę. Jak mi tego, to ja tamtego. Bo hetman stoi chyba optymalnie na F6. A, tutaj chcesz. Dobra, biję. Biję tego. Pionka. To czas też robi robotę. Tu nie mogę. Dobra, powrót. Muszę tak chyba obronić po prostu. Zagram tu. Tamto mi tu mata jakiegoś strzeli. Dobra, ryzyk fizyk, nie? Idziemy tak. I teraz pytanie, czy tu. No dobra, ryzykujemy, król pójdzie tutaj. Ojej.
Muszę z powrotem. Końcówka będzie. Nie wiem, jaka będzie. Tak. Dobra, EG trzymam po szachu. Powinno być dobrze. G3. Aha, nie jest dobrze. Co? Ten będę ze sobą. To jest szach. Możliwe, że tu jest jakaś. Co? Możliwe, że tu jest jakaś wygrana, ale nie widzę. Ojej, na czas przegrałem, co? Kurczę. O rety, no to jest wygrana, zobaczcie. Ma dwie... Co? Jaki mat w jednym? Gdzie jest... Co? Mata nie dałem w jednym ruchu! Masakra jakaś, ale jestem ślepota. Proszę, tylko nie to! Tylko nie to! Mata nie widziałem w jednym ruchu tyle razy! Mata nie... Niewiarygodne! Zobaczcie, co ja zrobiłem i jeszcze sobie myślałem! No kretyn! Nie wiem, co mam powiedzieć. Masakra po prostu! A się zagapiłem, zamyśliłem się, czas mi zleciał. Nie no, tragedia po prostu. Ja w ogóle myślałem tutaj o tym, że gdzieś tam król może zagrać, ale dostaję jakiegoś szacha. Zamyśliłem się nad tymi komplikacjami. Mata nie dałem w jednym ruchu! Zły jestem. Zły. O Boże, kochany. Dobra. Już nic nie mówię. Sami widzieliście, jak to się potoczyło. No szachy są, jakie są. Nic na to nie poradzę. Ale będę sobie pluł w brodę. Dzięki za dzisiaj i pewnie do zobaczenia na Title Tuesday we wtorek. Planuję zagrać. Do zobaczenia. Cześć.